Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 października bieżącego roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i kochani patrzymy co nadchodzący tydzień ciekawego zapowiada. Poniedziałek, słoneczko, super. Wtorek, as kielichów. Środa, 9 mieczy. Czwartek, król buław. Piątek, cesarzowa. Sobota, 6 denarów. I niedziela, wisielec. No tylko ta środa taka, kochani, jakaś dziwna. W tle czytania mamy asa denarów, więc fajnie. Stabilny taki konkretny tydzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę, finanse, wszelkiego rodzaju transakcje, zakup mieszkania, domu, jakieś większe zakupy dla domu, remont domu, zakup samochodu, bardzo dobrze. Jakaś podróż w ładne, piękne miejsce. Piękny tydzień, kochani, piękny. Środa, może po prostu będzie boleć Was głowa, może złe samopoczucie, a może po prostu przeżywacie minione dni, nie możecie spać, jesteście podekscytowani, naładowani energią. No zobaczymy, kochani, poniedziałek, karta Słońca, bardzo wspaniały, udany dzień. W pracy naprawdę świetna atmosfera. Będziecie mieli energię do działania, takie pozytywne nastawienie. Wszystko będzie naprawdę tak z gładkością się realizować. Nikt nie będzie robił żadnych problemów. Każdy w dobrym humorze, miło, sympatycznie, przyjemnie. Te bliźnięta, które mają własną działalność gospodarczą, no tutaj naprawdę dobrze zainwestowaliście. No i to jest świetny biznes. Dobre pieniądze, dobre kontrakty, umowy, nawiązanie dobrej współpracy. Nowe pomysły, być może biznes rodzinny. No też będziecie naprawdę tryskać energią. Humor będzie Wam dopisywał. No naprawdę w tym dniu, ogólnie cały tydzień, myślę, że świetnie zarobicie. No jakiś pomysł tutaj Wam ktoś podpowie, ewentualnie sami uderzycie w jakiś temat i jest szansa naprawdę zarobienia pokaźnych pieniędzy. Te bliźnięta, które szukają pracy, na pewno tą pracę znajdą, więc w środę, jeżeli czekacie na decyzję, nie martwcie się. Macie to stanowisko, macie to miejsce w jakiejś firmie, stała umowa o pracę, fajny etat, zadowalające wynagrodzenie. No i myślę, że tutaj Wasza sytuacja materialna bardzo ma szansę się poprawić. Ale koniec o pieniądzach, bo mi zarzucacie niektórzy w komentarzach, że tylko o pieniądzach mówię. Tak, kochani, pieniądze dla niektórych też są bardzo ważne. I myślę, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, że wszystko drożeje i z tygodnia na tydzień zaczynamy się zastanawiać, w jakim świecie my żyjemy, sprawa, czy będzie praca, czy nie, uważam, ma priorytetowe znaczenie. Oczywiście najpierw zdrowie, tak, i nasza kondycja, nasze samopoczucie, bo jak będziemy w złym stanie zdrowia, no to choćbyśmy mieli 10 propozycji pracy, nie jesteśmy w stanie jej wykonywać. Ale praca też jest bardzo ważna, bo jest źródłem naszego utrzymania. Więc kochani, poniedziałek fantastyczny, każda sprawa załatwiona rewelacyjnie, czy czekacie na jakieś decyzje, na jakieś orzeczenia sądowe, czy jakąś współpracę, negocjacje, na efekty jakiejś pracy, udany projekt, udana inwestycja, zakończenie bardzo, bardzo pozytywnie wszelkich spraw, a dookoła życzliwi ludzie, sympatyczni, no humor będzie Wam dopisywał. Po południu, po pracy być może odwiedzi Was rodzinka, ewentualnie jeżeli macie dzieci, miło spędzicie czas z rodziną, gdzieś może sobie pójdziecie w jakieś fajne miejsce, a może jakaś wspólna uroczysta kolacja. No bardzo miły, bardzo taki pogodny dzień. We wtorek kolejny dzień bardzo pozytywny, a z kielichów, no szansa na zrealizowanie wszelkich swoich projektów i taki spokój ducha. Już tak się troszeczkę uspokoicie właśnie, że wszystko idzie pomyślnie, że wszystko Wam się układa, że nie dość, że jest rodzina, bliscy, osoby, które kochacie, na którym Wam zależy. Dookoła właśnie otaczacie się osobami, którymi możecie zaufać, na których pomoc zawsze możecie liczyć. To jest właśnie taki spokój, ale też właśnie zrealizowane cele, spełnienie zawodowe, szansa na odniesienie sukcesu.
dużo, dużo pozytywnych emocji w poniedziałek i we wtorek. Jakieś prezenty, jakieś nagrody. Może będziecie obchodzić jakiś jubileusz, no nie wiem, imieniny, urodziny, członka rodziny. Dużo radości, dużo spełnienia, jakichś niespodzianek, miłych słów, wyznań, uczuć, więc tutaj niektóre pary naprawdę będą no w niebo wzięte, że tak powiem. Pięknie. A z kielichów jest to szansa na wielką miłość, ale też na przyjaźń budowaną w środowisku zawodowym bądź wśród nowych znajomych. Może komuś zaufacie, kogo wasze grono znajomych powiększy się o kolejnego przyjaciela bądź przyjaciółkę. Kto wie, czasami na niespodziewanie pojawi się ktoś, kto już robi takie na nas wrażenie, jakbyśmy od dawna z nim się dobrze znali i ktoś, z kim możemy konie przysłowiowe kraść, ktoś do tańca i do różańca i właśnie robi takie fajne, pozytywne na nas wrażenie. No może takie znajomości gdzieś tam pojawią się. Fajny, udany dzień, załatwiacie jakąkolwiek sprawę, nastawcie się na sukces, na spokój. Nie dość, że Wy będziecie emanować taką fajną energią miłości, spełnienia, szczęścia, ogromnego szczęścia, to jeszcze spotkacie się z taką życzliwością ludzką. Będziecie tryskać zdrowiem i naprawdę świetne samopoczucie w tym tygodniu, więc tutaj się nie martwcie, no jedynie ta środa. 9 mieczy, już ją tutaj dopowiadam. Nad czym Wy tak ubolewacie? Król buław, no właśnie. Spotkanie z królem buław w czwartek ma być, a tutaj już bliźnięta się stresują. O co to może chodzić? No może chodzić o rozmowę w sprawie pracy, tak? Więc tutaj te bliźnięta, które znalazły jakąś fajną ofertę i przygotowują się już, wszystko jest wstępnie ustalone, przygotowują się na takie spotkanie twarzą w twarz, że tak powiem. No bardzo to przeżywałem. No wiadomo, że denerwujemy się, tak? Przed lustrem ćwiczymy przemowę. Nie możemy spać po nocach, bo właśnie zadajemy sobie pytania, o co mnie zapytają, czy moje referencje w ogóle, moje CV jest na tyle atrakcyjne, że się spodobam, że zaakceptuję te warunki, czy wywiążę się z tych obowiązków, czy poradzę sobie ze wszystkim. No wiecie, jaki to jest natłok myśli i taki stres, więc raczej widzę, że to będzie taki pozytywny, zdrowy stres, ale po co macie się martwić na zapas? Nie wiem, łyknijcie sobie jakąś meliskę albo jakieś tabletki takie ułatwiające zasypianie, żebyście po prostu tą noc przespali, no bo jak znowuż pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną z podkrążonymi oczami, niewyspani, no to też takie pierwsze wrażenie, no to wizerunek, tak? Zadbajcie o to. Oczywiście może tutaj być też jakiś problem z baranem, lwem bądź strzelcem, mężczyzna po 45 roku życia i tutaj chodzi nie o pracodawcę, ale o waszego partnera bądź partnera, z którym być może spotykacie się na pierwszą randkę. No jest jakieś tutaj zaangażowanie, jest jakieś spotkanie, które bardzo dużo pozytywnych emocji budzi, myślę, że i w jednej, i w drugiej stronie. Może zaangażowaliście się w jakiś właśnie projekt biznesowy i tutaj też zastanawiacie się, czy to wszystko wypali, czy Wy sobie z tym poradzicie. Te bliźnięta, które mają jakieś ważne spotkanie w sprawach biznesowych, tak? Ale tutaj już nie jako pracownik, pracodawca, tylko partnerzy biznesowi, tak? Właściciele dwóch firm spotykają się, żeby tam nawiązać jakąś współpracę, no to też nie martwcie się, no przecież wszystko dobrze się układa, no wiadomo, jeżeli mamy zainwestować jakieś pokaźne pieniądze, wtedy każdy się martwi i się zastanawia, czy na tym nie straci. Ale myślę, że jeżeli sobie wszystko dobrze przemyślicie, przekalkulujecie, to tutaj no nie powinniście jakoś trafić kulą w płot, tylko będzie to trafna inwestycja. W tle macie asa denarów, więc szansa zarobienia dużych pieniędzy. Tylko po prostu wszystko dobrze uzgodnijcie, porozmawiajcie, wyjaśnijcie sobie wszystko. Wszelkie umowy, kontrakty, które będziecie podpisywać, sprawdzajcie, czytajcie. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, poradźcie się osoby fachowej, kompetentnej, która przetłumaczy Wam to na ludzki język, że tak powiem. Co jeszcze, kochani? No tak, jakiś stres. Dziewiątka mieczy. Jeszcze raz dołożyłam, więc tutaj karty, mówię, już udzieliłaś odpowiedzi. No po prostu stres, wydaje mi się, przed zaprezentowaniem swoich umiejętności. To może chodzić o pracę, ale może też o jakiś egzamin. Może jakiś kurs, jakiś sprawdzian umiejętności, konkurs, tak, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną,
No przecież niektórzy z Was na pewno uprawiają jakiś sport, być może nawet zawodowo, więc tutaj przygotowania, tak, do jakiejś olimpiady, no nie wiem, jakiegoś występu, sprawdzenia Waszych umiejętności, jakiegoś konkursu, na pewno też Was bardzo, bardzo stresują, czy jestem dobrze przygotowany, czy mam te umiejętności, czy dobrze wypadnę, tak, czy jestem w dobrej kondycji. Mówię tutaj o tej kondycji, o tej formie, no bo buławy to jest energia, tak, energia do działania, taka motywacja, ale też umiejętności. No król ma duże doświadczenie. Król to już można powiedzieć jest tak pewny siebie, ma taką wiedzę, umiejętności, ale też chęć i taki zapał, zaangażowanie do tego, żeby te umiejętności swoje szlifować i cały czas je poszerzać, tą wiedzę swoją cały czas zdobywać i uzupełniać o to, co już wiem. No więc nie martwcie się, kochani, nie stresujcie, wszystko będzie dobrze. Te bliźnięta, które mają własną firmę, być może wiele spraw nagle w środę zwali Wam się na głowę. Przepraszam, że tak powiedziałam brzydko, ale jakieś pytania, jakieś maile, jakieś informacje, gdzieś tam jakieś pisma trzeba złożyć, jakieś dokumenty odebrać. Za dużo myślicie, za dużo chcecie wszystko naraz zrobić, wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Przecież na pewno macie pracowników, rozdzielcie im te wszystkie obowiązki, podzielcie się z nimi. No, nie wszystko musicie brać na głowę i nie wszystko musicie brać też jakieś papiery zwłaszcza, bo miecze to są papiery, tak, dokumenty, ale też przemyślenia, zastanowienie się. Więc nie musicie wszystkich spraw zawodowych brać do domu, zamartwiać się. To, co należy do firmy, zostawcie w firmie, a dom to jest rodzina, to szczęście, to dobre samopoczucie, nie pozwólcie, żeby jakieś sprawy Wam to popsuły. W czwartek właśnie ten król buław, więc tutaj być może odpowiedzialne jakieś zaangażowanie z Waszej strony, jeżeli chodzi o firmę, o jakieś negocjacje, współpracę, przeprowadzenie jakiejś ważnej transakcji. To może być spotkanie też właśnie z królem buław, baran, lew bądź strzelec, jeżeli chodzi o jakiś egzamin, kto chce sprawdzić Wasze umiejętności, bądź chce zaproponować Wam współpracę, ewentualnie zatrudnić Was. Więc tutaj no, postarajcie się, żeby na tej rozmowie wypaść jak najlepiej. No, wydaje mi się, że będziecie jakby atrakcyjni, wyjątkowi w swoim rodzaju i tutaj wszelkie umiejętności, talenty, wiedzy, którą chcecie przekazać w tym dniu, przekażecie świetnie i dostaniecie to stanowisko. Być może właśnie tutaj gra toczy się o jakieś świetne miejsce pracy, ważne stanowisko, odpowiedzialne, gdzie no, ważny jest talent, umiejętności i być może staż, praktyka, doświadczenie, to, co po prostu zdobywa się latami. Będzie się dużo działo w ten czwartek, ale ogólnie będziecie zadowoleni z tego dnia, bo wszystkie sprawy poukładacie sobie, pozałatwiacie po swoje myśli i postawicie na swoim, bo król buław zawsze stawia na swoim, więc tutaj no taka wisienka na torcie, że ten dzień jednak zrealizował się po Waszej myśli. W piątek mamy cesarzową. Cesarzowa mówi o tym, że dzisiaj czuję się komfortowo, dobrze, jestem niezależna, jestem wolna, jestem piękna, bądź przystojny. I dzisiaj inwestuję w siebie. No, po pierwsze, wszelkiego rodzaju sprawy z pracą udały się świetnie, czyli te bliźnięta, które starały się o tą pracę, tutaj tak denerwowały się tą ważną rozmową, dostają tą pracę, dostają to stanowisko, nawiązanie współpracy, więc tutaj bardzo fajnie, umowa w tle. Natomiast wszystkie bliźnięta, które jako przedstawiciel firmy bądź właściciel firmy nawiązały jakąś współpracę, podpisały jakiś ważny kontrakt, przeprowadziły jakąś transakcję, no też zarobiliście, kochani, na tym. Cesarzowa mówi o świetnym pomyśle, ale też o pomnażaniu zysków, o dobrych zyskach, o tym, że mam bezpieczne stanowisko, miejsce pracy, dobrą pracę, zacną pracę, za odpowiednie wynagrodzenie, niczego mi nie brakuje, jestem ogromnie zadowolony i nie martwię się o zarobki. Cesarzowa, tak jak powiedziałam, dbanie o siebie, więc tutaj niektóre panie być może w tym dniu poświęcą uwagę swojej urodzie, swoim wdziękom, swojej garderobie. Niektórzy z Was zaszaleją i kupią sobie coś ładnego, czy to z garderoby, biżuterii, czy galanterii. Natomiast niektórzy właśnie udadzą się do fryzjera, gdzieś tam na rzęski być może, jakaś medycyna estetyczna, może paznokcie, a może po prostu jakieś masaże w spa, bądź maseczki upiększające. No coś, co wpłynie na Wasz komfort i poprawę samopoczucia, a przy okazji poprawę urody, więc będziecie tutaj naprawdę
piękni, atrakcyjni, a przy tym wypoczęci. Niektóre bliźnięta być może w tym dniu spotkają się ze swoją mamą, ewentualnie jeżeli same są mamusiami, no to ze swoimi pociechami właśnie udadzą się gdzieś w fajne miejsce, żeby sobie pobyć razem, miło spędzić czas, może jakieś fajne właśnie zakupy bądź atrakcje, które mają no wpłynąć po prostu korzystnie na Waszą relację. Uważajcie tylko, żeby w tym dniu nie przesadzić z wydatkami. Ogólnie spokojny, bardzo fajny dzień. Warto w tym dniu zainwestować w siebie, więc nie żałujcie czasu, nie żałujcie pieniędzy. Ciężko pracujecie, należy się Wam. Co mamy w sobotę? W sobotę mamy 6 denarów i tutaj już nawiązanie współpracy, no wymiana jakaś handlowa, te pieniądze, które wcześniej zainwestowaliście, wracają do Was z nawiązką. Dużo klientów, którzy być może chcą z Wami nawiązać współpracę, tak? Jeżeli pracujecie w handlu, w usługach, to tutaj naprawdę no, ten pieniądz będzie cały czas krążył. Więc niektórzy w sobotę sobie nieźle zarobią. No oczywiście na etacie tutaj osoby, które szukały pracy, tą pracę mają, podpiszą być może w sobotę już umowę. Natomiast do tej pory nie mówiłam o osobach, które mają już pracę na etacie. No tu może być jakiś awans, może być podwyżka, mogą być jakieś nagrody, propozycje lepszego stanowiska, więc tutaj naprawdę warunki pracy się poprawią. Co w związkach? W związkach super, widać wzajemność, widać, że szanujecie się, że pomagacie sobie, jesteście sobą bardzo zainteresowani, konkretnie podchodzicie do relacji, dbacie o ten związek, pielęgnujecie go. No i staracie się, żeby było z dnia na dzień coraz lepiej, tak? Tutaj też być może jakieś wydatki, nie wiem, czy sobie pojedziecie gdzieś i zrobicie jakieś większe zakupy rodzinne w sobotę, natomiast te bliźnięta, które też czekały na jakieś pieniądze, no może być jakiś telefon, może być jakaś informacja, że tutaj jakieś pieniążki wpłynęły na Wasze konto, bądź ktoś przyjechał się rozliczyć, zapłacić za jakąś fakturę zaległą, dać Wam pieniądze, na które od dłuższego czasu czekaliście, tak? Wyrównać coś. W związkach już mówiłam, stabilizacja, współpraca, więc jeżeli macie jakieś domowe porządki, jakieś prace domowe, to na pewno zabierzecie się za nie razem. Nie tak, że jedno robi i pracuje, a drugie leży gdzieś tam na kanapie i ogląda sobie telewizję. Oglądanie telewizji i odpoczynek mamy w niedzielę, karta wisielca, więc nic nie robimy. Wszelkie zadania, które nie skończyliśmy w sobotę, przekładamy na kolejny tydzień. Po prostu niedziela, widzę, odpoczywacie i po prostu tylko sobie tam myślicie, co ciekawego przyniesie kolejny tydzień. Totalny odpoczynek, totalne oderwanie od rzeczywistości. Nie ma mnie, niektóre bliźnięta być może nawet wyłączą telefon, żeby nikt tam Was nie niepokoił. Nie chcecie się ruszać z domu, potrzebujecie wytchnienia. No po tak atrakcyjnym tygodniu, obfitujących w, no też w emocje, no bo ta środa jednak stresująca. Być może jakaś ważna transakcja, jakiś ważny projekt, jakaś ważna rozmowa była przed Wami, bądź występ, bądź mówię egzamin. To tutaj należy Wam się odpoczynek i wcale bym się nie dziwiła, jak zamkniecie się w domku i spędzicie ten czas miło tylko z partnerem bądź z partnerką, jakoś no, dbając o siebie nawzajem, tak żeby Wam się totalnie nie nudziło, ale odcinając się od świata zewnętrznego. Dom, spokój, świetna praca, konkretne jakieś zakupy, wydatki, no i właśnie to, co powiedziałam o tym jeszcze mieszkaniu. Przeciągam te czytania, kochani, ale jak najwięcej informacji chcę Wam powiedzieć. Te bliźnięta, które szukały domu, mieszkania, chcą przeprowadzić jakąś transakcję, naprawdę przeprowadzicie ją i tutaj ktoś będzie zainteresowany kupnem i już w sobotę podpiszecie przedwstępną umowę. Ktoś, kto ma pieniądze i prawdopodobnie od razu wyłoży gotówkę, nie będzie posiłkował się kredytem. Natomiast jeżeli Wy chcecie coś kupić, to tutaj też dojdzie do fajnej transakcji, tylko Wy chyba będziecie już się tutaj posiłkować jakimiś dodatkowymi pieniędzmi, chociaż niekoniecznie. Natomiast czy w jedną, czy w drugą stronę, czy chcecie coś kupić, czy chcecie to sprzedać, będziecie naprawdę bardzo zadowoleni, bo i w jednym i w drugim przypadku transakcja będzie przebiegać po Waszej myśli. Czyli jeżeli chcecie utargować, utargujecie. Jeżeli chcecie sprzedać w dobrej cenie, znajdziecie odpowiednią osobę, która wyłoży pieniądze i będziecie bardzo z tej transakcji zadowoleni. I tego Wam życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny, a ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.